Krwawienia w połogu. Kiedy krwawienia w połogu są groźne? Krwawienia w połogu występują fizjologiczne. Groźne są wtedy, jeżeli krwawienie, które powinno zanikać, czyli odchody, bo tak nazywamy krwawienia w połogu, zamiast zmniejszać się, zwiększają się. Jeżeli po okresie, kiedy już ich nie ma, znowu się nasilają, jeżeli towarzyszą temu bóle podbrzusza, bóle krzyża lub podwyższona temperatura, taka sytuacja wymaga konsultacji lekarskiej. Jakie są przyczyny nieprawidłowego krwawienia w połogu? Najczęstszymi przyczynami nieprawidłowego krwawienia w połogu jest pozostawienie resztek popłodu, czyli łożyska, nieprawidłowe obkurczanie się mięśnia macicy, czyli miejsca, gdzie było umiejscowione łożysko, ono się nieprawidłowo obkurcza. Może być infekcja, może być uraz okołoporodowy tkanek miękkich krocza i pochwy, jak również przyczyny niezwiązane z ciążą, czyli nadżerka, polipy, rozpadające się mięśniaki macicy, a nawet rak.